Pięknie to wygląda, ludzie. To jest ważny moment. To trzeba zrobić teraz. Tak, taki jest plan. Kurde, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Mamy kanał. Coraz bliżej końca, coraz bliżej końca. Także ja się teraz kładę do dziury. Dzień dobry. Witam wszystkich. Mamy 22 dzień prac nad piecem. I mogę chyba spokojnie powiedzieć, że 60% prac mam już chyba ze sobą. Ale pięknie się komponują te cegły. Zobaczcie w tym świetle, który teraz widzicie. Cudnie. Piękne kolorki. No, ale wracając do prac. Dzisiaj będę uzupełniać tą płytę i tylko tak naprawdę będę uzupełniać tą płytę, bo głównie teraz ona jest tutaj najważniejsza, dlatego że nie ruszę z kolejnymi pracami, dopóki ona nie będzie już tak w miarę utwardzona, w sensie cement nie zwiąże. Czyli po jakichś 3-4 dniach będę pewnie dopiero ruszać z pracami tutaj nad tą płytą, ale teraz czeka mnie wypełnienie. Teraz zobaczcie, to już jest ta masa, którą przygotowałam sobie. A dziwny ma kolor. Ona jest tak naprawdę szara, nie jest brązowa, tak jak widzicie. Ona jest szara, ale to jest kwestia chyba tej, po prostu tego światła. No i teraz przygotowałam sobie taką zaprawę. Długo szukałam trochę informacji na temat tego, jak się przygotowuje taką, mogę powiedzieć, posadzkę, troszkę perlitobeton, tak zwany termobeton. I znalazłam w końcu informację, bardzo fajną informację, jakie proporcje należy zastosować, aby utrzymać daną wytrzymałość perlitobetonu. Także ja tutaj zastosowałam średnie proporcje, dlatego że chciałam zatrzymać jak najlepsze, coś tu mam taką grudę, jak najlepsze właściwości, przede wszystkim termoizolacyjne, przy dobrych właściwościach wytrzymałościowych, bo tak naprawdę, moi drodzy, ja nie potrzebuję tutaj nie wiadomo jakich właściwości wytrzymałościowych, bo nie będę miała tutaj Bóg wie jakich obciążeń. Tak naprawdę na tej płycie, tutaj w tym miejscu, to pójdzie na to warstwa cegieł i już idzie warstwa, czyli płyta, płyta szamotowa pieca chlebowego. Wobec tego ja nie będę miała tutaj nie wiadomo jakich obciążeń. No przepraszam, moi drodzy kochani, ale mój chleb, który będę tu wkładać, nie będzie ważył kilku ton. Wobec tego nie chcę mieć tutaj nie wiadomo jakich parametrów wytrzymałościowych, natomiast zależy mi na jak najwyższych parametrach termoizolacyjnych. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Wobec tego ja mam tutaj zastosowane proporcje 1 do 5, więc na jedną miarę cementu idzie 5 miar perlitu. I tak właśnie sobie to tutaj zrobiłam, żeby zachować jak najlepsze właściwości termoizolacyjne. I właśnie chyba jeszcze będę musiała sobie, jeszcze raz chyba będę musiała sobie tam troszkę to wymieszać i będę mogła już to układać. Jak widzicie, masa jest taka półsucha, taka też jest zalecana, żeby nie używać za dużo wody. Zgodnie z proporcją było 5 litrów wody na 2 kilo cementu i 10 litrów perlitu. Coś takiego było. Wobec tego mogę sobie działać już, układać. Przykryję to potem oczywiście folią tutaj na to, przykryję i odczekam parę dni, aż mi to wszystko zwiąże. A w tym czasie, moi drodzy kochani, mamy masę innych rzeczy i będę mogła skupić się trochę też na przetworach, dlatego że rośnie u nas wszystko jak głupiej. Trzeba teraz mrozić, przetwarzać, zjadać. No. I tak. Także miłego oglądania. Bye.
dobry. Minęło już parę dni od wykonania tutaj płyty izolacyjnej. I dokładnie to wiecie co? Wtorek, środa, czwartek, piątek. To jest czwarty dzień. Czwarty dzień. Ta płyta była, jak widzieliście, pod folią. Utwardzała się pod folią. Dopiero zdjęłam ją wczoraj, żeby sobie jeszcze troszkę tak odparowała. I teraz można już murować tą warstwę. I tutaj idzie pełna warstwa cegieł. W sensie to jest podkład pod płytę paleniska pieca chlebowego. Ale zanim zacznę to murować, no to jest jeszcze kwestia zdjęcia tego oto szalunku. Dlatego, że gdyby coś się wydarzyło pod spodem, na przykład osunęła się jednak jakaś cegła, coś się obruszyło, wykruszyło, czy nie wiem, coś by się wydarzyło, no to jest jeszcze opcja zdjęcia wszystkiego tutaj, wyjęcia płyty izolacyjnej. No niestety tak, to są już bardzo duże kroki, które bardzo będą ingerować w to, co ja zrobiłam. Natomiast nie będzie opcji, tak, bo nie mogę zostawić cegły, że jakaś tam będzie cegła poluzowana. No nie mogę tak zostawić. Wobec tego jedyną opcją będzie teraz zdjęcie tego i przemurowanie tam cegieł na tym sklepieniu. Więc wolę to zrobić teraz i sprawdzić, czy faktycznie coś się dzieje, niż jak wymuruję sobie teraz pełną płytę i na to idzie już płyta szamotowa, w sensie taka płyta z cegieł szamotowych. Wobec tego no siłą rzeczy trzeba to zrobić teraz. I właśnie za chwilkę będę sobie tutaj ściągać tę klinę powolutku i sprawdzać, jak się będzie zachowywać łuk. No i zdjęliśmy. Proszę bardzo. Wszystko jest w porządku. Wszystko jest w cacy. Zobaczcie. No to są takie ubytki, które teraz będę musiała pouzupełniać. Gdzie niegdzie zaprawa na przykład tutaj ładnie powychodziła. Ale jak jest taka wyszczerbiona cegła, no to teraz będę musiała to pouzupełniać. Ale ogólnie to jest super wszystko. Nie widzę, żeby jakaś cegła się poluzowała. Zaprawa jest niepopękana. Tutaj na przykład jakby się mogło wydawać, że mogłaby pęknąć czy coś. Także ja się teraz kładę do dziury. Nie wiem jeszcze, jak to dokładnie zrobić, żeby ta zaprawa na mnie nie spadała. Ale ja będę się kładła teraz tutaj. No i będę uzupełniać te zaprawę, a potem biorę się za ciąg dalszy pieca. Para.
Dzień dobry, kochani, w następnym dniu prac nad piecem. No, długo się to robi, długo, dlatego że teraz też i inne prace doszły, tynkowanie domu, wobec tego jest masa innych tak zwanych rozpraszaczy, przez które po prostu nie mogę się w pełni skupić na budowie pieca. No, ale powoli coś tam działam. Wymurowałam sobie wczoraj płytę paleniska pieca chlebowego. Ułożyłam sobie kolejną warstwę do murowania. To są już przemurowane. No i tak naprawdę można murować już kolejną tą warstwę i można już skupić się na budowie paleniska. Palenisko będzie odrobinę odchudzone. Nie będzie z cegły pełnej, takiej szamotowej zrobione, takiej pełnej, tylko ono będzie miało ścięte przynajmniej z 3 cm, bo chodzi o to, że chcę tutaj zmieścić wełnę ceramiczną, która będzie moją izolacją ścianek. Wobec tego zależy mi na odchudzeniu tutaj troszkę pieca, cofnięcie się tak, żeby tutaj można było wcisnąć grubiej tej wełny, nie tylko centymetr, bo ja mam kupioną matę ceramiczną grubości centymetr, a ja bym chciała tak zmieścić no przynajmniej ze 3 cm, żeby tutaj zmieścić, więc wtedy boki będą też zaizolowane tutaj. Oczywiście tył. No i sklepienie, ale sklepienie to swoją drogą, bo sklepienie to będzie miało dużo miejsca nad sobą, bo to jest taka komora, ja tutaj buduję taką wielką komorę. No ona będzie mniej więcej gdzieś dotąd. Więc jak palenisko mi się tutaj skończy, to ja sobie zaizoluję sklepienie z, tak przynajmniej z 10 cm izolacji, dlatego że, no jak wiemy, sklepienie, najbardziej nagrzewa się sklepienie i spód pieca. To nie od dzisiaj wiadomo, że to najbardziej jakby uderza w spód, dlatego że samo palenie opału odbywa się na spodzie paleniska, natomiast spód, dlatego że ciepło idzie do góry zawsze, więc, znaczy sklepienie, dlatego że ciepło idzie do góry. Więc tak, tam zastosowałam pewien taki mek, dlatego że piec wyszedł mi wyżej niż komin. Wobec tego ja tam mam wyfrezowaną jedną cegłę, tutaj widać ją. Natomiast planuję jeszcze bardziej ją wyfrezować, żeby nie było takiego mocnego spadku, tylko taki bardziej łagodny. Natomiast wyfrezowanie tej cegły na razie zostawiam. Dalsze wyfrezowanie, bo ona już jest wstępnie wyfrezowana. Zobaczcie, jak to sobie wygląda może, o, coś takiego. Natomiast planuję jeszcze wyfrezować tą cegłę, tak żeby tutaj było troszkę łagodniej. Natomiast to wyfrezowanie zostawiam na później, dlatego że jest dużo z tym zabawy. Wymuruję sobie na razie te wszystkie warstwy, znaczy te wszystkie cegły na tej warstwie. I wtedy będę brała się zacięcie tych cegieł przede wszystkim, bo będzie ich sporo do cięcia. No i tak, na razie to, moi drodzy, no co, przymiarki do drzwiczek już były. Nie wiem, czy pokazywałam, jak moje drzwiczki wyglądają. Proszę bardzo, szyba jest zdemontowana, więc jakby co to nie, tutaj nie będzie takiej dziury, tylko jest po prostu szyba zdemontowana na czas prac. Takie proste, ale bardzo ładne, bardzo mi się podobają, takie naprawdę z takimi zadziurkami tutaj. Zwykłe takie klasyczne drzwiczki do pieca chlebowego, do pieca do pizzy. O, jeden ciort. Więc one będą właśnie w tym miejscu, nad nim. Nad nimi będzie oczywiście nadproże łukowe, jak to musi być, nie ma innego wyjścia. No i tak, moi drodzy, powoli do przodu sobie tutaj skrobię, nie? Coraz mniej zostaje, coraz mniej. Piec nie będzie do wysokości gliny, to już na pewno. Będzie niższy, natomiast ile będzie niższy, ciężko jest mi stwierdzić, dlatego że zależy to od wysokości tej komory. Znaczy ja wiem, jaką ona będzie miała wysokość, natomiast być może uda mi się ugrać zejście z jednej warstwy. Chciałabym, ale nie wiem, czy się uda. Dlatego że to tylko tak się mówi, że nie. Ja mam tak naprawdę jedną warstwę cegieł nad sklepieniem. Nie wiem, czy ja to się dobrze wyraziłam. Jak się kończy sklepienie pieca, to nad tym mam jedną warstwę cegieł i już wchodzą
te owniki, na których będzie oparte całe sklepienie pieca, więc no, jedna cegła. Co to jest jedna cegła? To nawet to jest 7 cm, a ja chciałam zaizolować 10, więc nawet nie wiem, czy uda mi się te 10 cm zrobić. W ogóle nie wiem, czy uda mi się odchudzić ten piec, jeżeli chodzi o jego wysokość. Natomiast zobaczymy, to wszystko wyjdzie w proszku. Działamy teraz z murowaniem cegieł tutaj po kolei. I wtedy będę brała się za środek paleniska już wtedy. Dzień dobry wszystkim. Szczególnie witam wszystkich, którzy czekają na koniec. Ja też czekam na koniec. Ale jak to jest, jak to się śpiewa w jednej z reklam, co rozbliży końca. Jeszcze troszkę, już prawie widać. To, co teraz zrobiłam, to otwory pod druty do naszej wyczystki, która będzie o w tym oto miejscu. I ona będzie w tym oto miejscu zamontowana, oczywiście na druty, klasycznie, tak jak to robiłam wcześniej. I teraz musiałam zrobić otworki. Teraz powiem Wam, że dzieje się, coraz więcej się dzieje. Już nie ma takiej nudy z samym murowaniem cegieł. Dzieje się, już Wam pokazuję, co się dzieje. Proszę zobaczyć, co tu się dzieje. Mamy kanał. Spalinowy już, początek kanału. Częściowo wymurowany, tutaj jeszcze nie. Tylko na sucho cegły położone. Tutaj będziemy mieli wyczystkę, która będzie miała za zadanie pilnować czystości na tym etapie. Oczywiście chodzi tutaj o miejsce styku z kominem oraz tam po lewej stronie, tutaj zobaczcie, jest wejście pieca chlebowego. No i tutaj co tu się jeszcze dzieje? Najbardziej się pewnie Wam rzuca szyber. Szyber, tak, moi drodzy, tutaj będzie zamontowany szyber w taki mniej więcej oto sposób, jak widać. Będzie się wysuwał i ja go nie będę teraz dotykać, bo on tylko stoi siłą Twojego ciężaru. Nie jest w żaden sposób jeszcze zakotwiczony. Poziomy są jeszcze nieprawidłowe. Tutaj w ogóle jest szura jeszcze. No, te cegły są jeszcze niewymurowane, wobec tego on tylko tak jest, taka przymiarka. No i tutaj również, co się dzieje, to jest palenisko. Tak będzie wyglądało nasze palenisko pieca chlebowego. To jest wymiar mniej więcej 51 na 51, czyli piękny kwadrat. A to, co tam to jest, to są już kanały dymne i one nie będą wchodziły w obszar użytkowy pieca. To jest postument pod nadproże tego otworu, który będzie tu. Bo tu będzie jeszcze, nie pamiętam, czy tu będzie jeszcze jedno. W każdym razie, że to jest postument pod kanały dymne, które tutaj będą. I tutaj będzie oparta taka cegła, wycięta z płyty szamotowej. Taki filar pod
dalsze sklepienie jakby pieca. O tym to jeszcze będę opowiadać, dowiemy się później więcej, co tu jest jeszcze zrobione. Po wielu dywagacjach i rozmyślaniach, konsultacjach zdecydowałam, że ściany robię nie do końca z cegły pełnej. To jest cegła ścięta. Nie jest to połówka, ale też nie jest to cegła pełna. To jest takie 3/4 cegły. Natomiast co tu się dzieje? Tu jest pełna cegła. Dlatego, że chciałam mieć wyrównane przestrzenie za. Wiem, pewnie to nie ma znaczenia. Natomiast zastanawiałam się, czy to tak naprawdę nie ma znaczenia, jeżeli tutaj bym dała powiedzmy 10 cm izolacji, a tutaj raptem 2. Nie wiem, czy to też nie ma znaczenia, czy to nie jest tak, że któraś ze stron bardziej by pracowała. Kurde, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, nie mam w tym doświadczenia i zdecydowałam się dać tutaj cegłę pełną, dlatego że tutaj będę dawać izolację tylko 2 cm. I zdecydowałam się, że daję tylko 2 cm, dlatego że nie chcę dawać 10 czy tam iluś centymetrów, dlatego że dla mnie osobiście jest to bez sensu. To nie jest piec przemysłowy, który ma za zadanie wypiekać 100 chlebów naraz. W to palenisko, które ja tu widzę, to zmieści mi się 4 chleby i to już jest naprawdę dużo. Chodzi też o to, że ja nie potrzebuję mieć takiej izolacji tego pieca. Jeżeli to ciepło będzie mi uciekać, ono będzie mi uciekać do domu, więc nie jest to dla mnie żadna strata. Co innego, gdyby ten piec znajdował się na zewnątrz. To oczywiście wtedy zdecydowałabym się na grubszą izolację i jestem tego w pełni świadoma. Pewnie wtedy bym zrobiła izolację, pewnie z perlito betonu, taką szczelną masę, ale to są tylko moje dywagacje, bo nie wiem tak naprawdę, co bym wtedy zrobiła. Najbardziej będę izolować jednak sklepienie, bo przez nie są największe straty ciepła i będę na pewno sklepienie izolować grubiej, ile się tylko da. Natomiast też nie zależy mi na pełnej szczelności, także nie wiem, sklepienie będzie totalnie zimne, dlatego że my to ciepło będziemy użytkować na suszenie, już kiedyś tłumaczyłam, na suszenie owoców, suszenie ziół i suszenie ogólnie różnych produktów spożywczych, więc nie zależy mi na pełnej izolacji tego pieca. Jestem tego świadoma, że to ciepło będzie mi uciekać. No i będzie! Życie! Życie, moi drodzy, będzie i tak ma być. Więc dziękuję szczególnie osobom wszystkim, którzy radzą mi, żebym zaizolowała ten piec bardzo dobrze. Rozumiem Wasze podejście, natomiast ja mam troszkę inny zamysł tego pieca. I czas pokaże, czy miałam rację, czy nie miałam racji. Jak to się będzie sprawdzać, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Natomiast wiem, że w przyszłości planujemy również piec chlebowy na zewnątrz domu, przy domu, gdzieś przy tarasie, taki drugi, który można by użytkować bardziej w lecie, dlatego że nie wyobrażam sobie użytkowania tego pieca szczególnie w lecie, kiedy wiecie, w środku jest 25 stopni, a ty jeszcze rozpalasz piec. Więc to jest kiepskie, dlatego planujemy też taki zewnętrzny kombajn, który będzie posiadał piec do pizzy, piec chlebowy, jak zwał, tak zwał. Więc zobaczcie, tutaj masa rzeczy się dzieje. Teraz najważniejsze to jest przemurowanie jeszcze tej warstwy, a potem biorę się już za szamot. Chociaż teoretycznie za szamot jeszcze bym nie musiała. I tak się zastanawiam, czy nie skupić się jeszcze na tej warstwie. Bo chodzi o to, żeby sobie potem nie przeszkadzać, bo na przykład jak ja bym teraz wymurowała szamot, to potem ciężko jest mi tutaj z tymi fugami operować. Tam spada mi glina, nie podoba mi się to generalnie. Wiem, można by było coś wstawić, ale nie chce mi się w to bawić, wobec tego najpierw zajmę się częścią zewnętrzną, potem środkiem pieca.
Przy moim piecu zaczyna się robić dosyć wysoko, więc wpadłam na pomysł, że może zamówimy sobie taki podest. To jest rusztowanie. Rusztowanie takie składane, bo w którymś momencie będę miała wysoko i teraz praca na stołeczku trochę jest niewygodna, więc stwierdziłam, że takie rusztowanie się nam przyda i przy piecu, bo już nawet przy pierwszym piecu również miałam problemy na wysokościach. Kombinowaliśmy jakieś różne podesty, różne stołeczki, więc tak stwierdziłam, że a cóż, no może nam się to przyda, tylko że przyjechało to w takiej paczuszce rozłożone zupełnie i teraz muszę parę śrubek skręcić, kółko skręcić, chyba nawet dwa. Proszę bardzo, tak się prezentuje nasze małe rusztowanie przy piecu. W całości skompletowane, skręcone. I dzisiaj będę właśnie sobie te nasze małe rusztowanie wykorzystywać przy budowie pieca, bo już mam naprawdę wysoko. Zobaczcie, no jak podchodzę, ta wysokość to już jest do moich, nie wiem jak to powiedzieć, do pachy, o, do mojej wysokości pachy. Więc to już jest bardzo wysoko i ja już mam problem, no muszę albo z drabinę, albo właśnie wykorzystując takie oto rusztowanie, będę sobie skikać po tym piecu. Oczywiście to też jest fajne do wykorzystania właśnie na wiadra, żeby mieć pod ręką zaprawę i nie schodzić za każdym razem. Teraz ja Wam dzisiaj właśnie chciałam pokazać. Dzisiaj może tak. Wyczystkę mam już tutaj drugą zamontowaną. Teraz muszę tak, tu sobie wywiercić otwór i w tej cegle muszę ją zdjąć i wywiercić otwór. I tu już będzie na gotowo ta wyczystka. I tutaj mam już drugą warstwę, przynajmniej z tej strony mam już drugą warstwę kanału wymurowaną. Będę robić jeszcze trzecią. Dlatego, że chcę, żeby ten kanał był troszkę większy, wyższy, dlatego, że on ma tutaj ma 14 cm, a tutaj sobie zrobię tak 19 dla bezpieczeństwa, żeby on był większy, żeby nic się tutaj nie w przyszłości nie zapchało. Oczywiście się nie zepcha, bo to jest ta wyczystka, ale lepiej większy niż za mały ten kanał spalinowy. Taka jest zasada. No i teraz co dalej, moi drodzy? Wymuruję sobie jeszcze jedną warstwę. Tak, tutaj. I tutaj sobie wymuruję jeszcze jedną warstwę. I nie wiem, czy wtedy nie wezmę się już za środek. Ale to muszę to, kochani, przemyśleć. Dzisiaj troszkę sobie pomuruję z tyłu, żeby jak wymuruję palenisko, nie przeszkadzało mi ono w dalszych pracach tam z tyłu. We'll be right back.
Nastała w końcu ta chwila. Mamy warstwę, popatrzcie. Ja sobie nawet napisałam. 21, 22, 23, 24. 24 warstwy mam w piecu. I ja sobie napisałam. I teraz mamy... To jest 20 warstwa. I to jest moment, kiedy mogę zamknąć kanał spalinowy. Mogę. Jestem bardzo zadowolona, że nie muszę już tutaj murować kanału spalinowego. Teraz co Wam robię? Teraz Wam odkrywam. Bo i tak te cegły muszę zdjąć, prawda? Ciężkie są te lochy. I teraz tam mam mój kanał, mój otwór spalinowy do komina, który przez ponad, wiecie co, nie skłamać, pewnie przez 2 lata albo i półtora, nie wiem, był zamknięty w taki oto sposób. 2 lata to nie, ale półtorej na pewno był zamknięty. Dlatego, że strasznie pizgało tutaj zimnem, gdyby nie był tak zaklejony właśnie styropianem. No i że nastała chwila zamurowania już tego kanału, to jest to bardzo ważny moment, żeby pamiętać, żeby odkryć komin spalinowy, bo w innym wypadku można mieć potem małe problemy. To znaczy jest to do przełknięcia, jeżeli dobrze rozwiąże się wyczystkę do tego komina. Natomiast jeżeli się nie rozwiąże w taki sposób, że mamy kontakt bezpośrednio przez wyczystkę do komina, no to może być wtedy lekki problem. Oczywiście, jak się zajara, to pójdzie. Styropian się pali, znaczy pali, bardziej się topi. Natomiast on się z czasem by wytopił. Natomiast taki zamknięty komin na początku, kiedy piec jest nierozgrzany, zimny, i jest to początek jego palenia, to na bank spowoduje Wam tak zwaną cofkę spalin i wszystkie spaliny trafią Wam na bank do pomieszczenia, no bo nie będzie tak zwanego cugu, czyli ciągu kominowego, który będzie powodował, że te spaliny będą uciekać. Więc to jest ważny moment, to trzeba zrobić teraz. Kurczę, ale wiecie co, ja nawet nie wiem jak to zrobić, muszę wziąć jakiegoś noża i podważyć, bo to jest taki kapsel cienki styropianowy, no i go wybić i dzięki temu będę mogła te cegły wymurować w taki sposób, jak przed chwilą widzieliście, tutaj były położone, więc do dzieła. Mam nożyk, no i teraz spójrzmy, jak właśnie chodzi o to, żeby go kurczę nie wepchnąć tam. O, poszło. O, proszę bardzo. Jest kapselek, nawet nie centymetrowy, to jest pewnie za 3 cm. Ludu. No pięknie. Pięknie to wygląda, ludzie. Ciężko się tu komunikować teraz na tym piecu, dlatego nie mogę się doczekać, kiedy wymuruję już tą tylną część i będę mogła tylko działać z przodu pieca. No, wymaga to pewnej gimnastyki. Natomiast pewnie zastanawiacie się, co to jest to. Oto, taka płytka tutaj wklejona. Stwierdziłam, że sobie tak wkleję, dlatego że tak, po pierwsze moja rura spalinowa wystaje troszkę z muru, więc gdybym nie dała takiej płytki, no to dobrze by było to gliną zaszpachlować, żeby spaliny nie dotykały bezpośrednio silikatu, bo on generalnie, ten stary silikat nie bardzo lubi dym, gorąco, no zresztą każdy materiał chyba nie bardzo lubi, poza ceramicznym, nie bardzo lubi kontakt z dymem. Więc ja sobie wkleiłam tutaj taką płytkę i grubą warstwę gliny dałam, żeby ograniczyć ten kontakt. A poza tym stworzyłam taki stopień tutaj, zobaczcie, i tu pójdzie mi cegła. Pójdzie mi cegła, że na tym stopniu się oprze cegła.
też jest całkiem ciekawe, tak. Więc nie wiem, czy z powrotem mogę sobie... Nie, nie będę układać teraz tych cegieł, no ale to... O, to już pójdzie. Coś takiego, nie? A potem tutaj podokleić takie paseczki tutaj. No i będzie ten element zamknięty. W drugiej części natomiast tej tylnej ściany pieca będę kontynuować dalej ściankę grzewczą, więc tej tylnej części nie zamykam do końca, skupiam się na razie tylko tutaj na tym wspólnym kominie dla trzonu kuchennego i pieca chlebowego. Także kochani, w tym odcinku myślę, że wszystko kończę na razie jakby budowę pieca na tym etapie, czyli wymuruję sobie jeszcze te parę cegieł i potem biorę się do murowania kolejnych warstw, tak żeby zamknąć już całkowicie tył i zająć się już tak na dobre budową pieca chlebowego. Także do zobaczenia w następnych odcinkach.